Panie kolego, czuję, że jesteśmy blisko. Jesteśmy naprawdę blisko. Ale czego? Znajdziemy dowody i odzyskamy nasze spokojne nowe życie. A co najważniejsze, uwolnimy się od tego komendanta i wrócimy do służby. Panie kolego, gdzie pan jest? Panie kolego, tam jest wiewiórka, która rzuciła we mnie orzechem. Która? Dawaj ją. Wciąż mam wrażenie, że dzisiaj jeszcze coś się wydarzy. Taki ładny i ciężkowy dzień. Taki ładny stolik, prawda, ciupeczku? Ale ty pompuj, pompuj! Jak ty ładnie pompujesz zawsze, ale nie będę się patrzył, żeby ci nie przeszkadzać. W każdym bądź razie, jestem tak bogaty, że sobie chodzę po świecie, zmieniam swoje miejsce cały czas. Teraz jestem nastawnikiem, jak już mówiłem. I chcę być sławny. Chciałbym coś śpiewać, może malować. O, malować chciałbym. Nie chciałbym malować. Chciałbym jednak może śpiewać. O tak, zawsze chciałem być królem popu. Ciupeczku, wiesz co, zgłodniałem. Tak, ja chcę jeść. Przynieś mi teraz jambalaya z owocami morza. No szuraj, no szybciutko, szybciutko, szybciutko. Chmurka. Nie! Znowu to samo! Tyle lat nauki, badań, uzyskanie dyplomu szalonego i nikczemnego naukowca! Na co mi to? Nawet to mi się nie udało. Jestem skończony. Muszę zejść na drogę. Dobra. Jestem Iwan Mupikow. Super inteligentny rosyjski naukowiec. A w zasadzie wyglądasz mi na osobę, którą chciałem poznać. Potrzebuję kogoś takiego jak ty do swoich planów. To poznajemy się bliżej. Panie kolego, wiem. Przecież ten godny zaufania człowiek, którego spotkaliśmy wczoraj, powiedział, że przyśle nam kogoś dzisiaj, kto nam pomoże. No, panie kolego, jestem pod wrażeniem. Nie bez powodu przez tyle lat byliśmy szanowanymi stróżami prawa.
No. Coraz szybciej zaczyna mi iść te pisanie. Ty jesteś tam? Tak, ty, do ciebie mówię! Krym złoty, masz może papierosa? Co tu jest? Gdzie jesteś? Tutaj, Lukaj! Gdzie ty jesteś? Z kim ja w ogóle rozmawiam? No tu! O Jezu, król złoty! Gdzie? No, król złoty! To co z tym papierosem? Meldujemy się, panie komendancie! Panie komendancie, a co się panu stało? Nie, nie, czemu? Wszystko dobrze. Wszystko bardzo dobrze. Wczoraj sobie tylko z kolegą wieczorem film oglądaliśmy. Nie. To my idziemy szukać dowodów? Panie kolego, co się stało z komendantem? Nie mam pojęcia, ale musimy coś z tym zrobić. Wiem! Przecież dzisiaj miał do nas przyjść wysłannik. 24 godziny już minęły. Ale kto? Oj, panie kolego, no wysłannik od tego zaufanego gościa. A rzeczywiście, a panie kolego, a ja mam umowę od niego. Może do niego zadzwonimy. Panie kolego, poproszę numer do niego. Już szukam. Każdy, kto to czyta, zginie. To nie, też nie to. Tutaj coś jest. Że nasze dusze spłoną, to też nie to. Czekaj, czekaj, na drugiej stronie. Mam! Jest! 666. Kierunkowy woła. Czekaj. Kierunkowy. A, 666. Ha 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 ha. Józef Ciepły, słucham. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja mam takie pytanie, bo my wczoraj podpisaliśmy umowę z panem odnośnie naszych problemów i tak dalej. I minęły już 24 godziny, a się nikt nie pojawił u nas. Można poprosić o jakąś odpowiedź czy coś takiego? Panowie, spokojnie się o nic nie obawiać. Wszystko już dawno jest gotowe i zainstalowane. Dobrze, no to dziękuję bardzo. Do widzenia. Okej, okej, ziomki. To jest piosenka dla was. Dla ograniczonych, dla Czesia i Henia, którzy wędrują po ulicach. Po to tylko, żeby złapać złoczyńców, wlepić im mandat. Wszystko dlatego, bo niepojęte jest, jak komendant żąda od nich niemożliwego. Bo to wiecie, jest ich sprawa, żeby mandat złym wlepić na ulicy. A oni biegną przed siebie, nie wiedząc czego chcą. Szukają złego, jest i on. Szukaj Taliban, szukaj Alfonsa, nigdy nie znajdziesz winnego to. Ograniczeni ich własny kolorowy świat. Ograniczonych rządzi światem. Ograniczeni to właśnie my.